Witam wszystkich w Żarłok TV. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam herbatę z nieistniejącej już almy. Alma, czyli sieć delikatesów, właśnie przez duże D, sieć delikatesów, która oddawała nazwie delikatesy swoją wartość. Bo właśnie samo słowo delikatesy oznaczać miało miejsce, gdzie można kupić produkty z wyższej półki. Ale czy to, co dzisiaj Wam zaprezentuję, to jest produkt z wyższej półki? Pamiętam, że płaciłem za tę herbatę 15 zł na promocji 9,99. I dlaczego pokazuję Wam to? Właśnie dlatego, że jest to herbata przeterminowana już. Jak patrzę na metkę, to do 2017 roku, do grudnia, najlepiej spożyć. Najlepiej spożyć, gdyż no, herbata raczej się nam nie przeterminuje, tylko straci swoją wartość, smak, aromat. Dla mnie jest to rarytas. Pokazuję Wam herbatkę, dzięki której wkręciłem się w herbaty w ogóle. To zielona herbata aromatyzowana mandarynką. Earl Grey, ale na bazie zielonego gunpowdera. W składzie mamy tutaj herbatę zieloną gunpowder, aromaty identyczne z naturalnym, Earl Grey 1% i mandarynka 1%. Alma niestety upadła. Zbyt wysoka jakość produktów wtedy tam była. Otwieram to. To nie jest pierwsza zielona, którą ja spróbowałem. Pierwszej zielonej spróbowałem nad morzem w mieście Pobierowo. Tam była taka knajpka, herbaciarnia, po części kawiarnia, nazywała się Smok. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Pobierowa, tam jest świetny klimat. Dzięki tej herbacie wkręciłem parę osób w herbatki, dlatego że to było coś nowego z jednej strony, a z drugiej strony coś znanego. Wszyscy znają Earl Greya, ale na bazie zielonej i troszkę w bok, czyli mandarynka. Otwieramy, słuchajcie, ja czekałem z niecierpliwością, aby móc Wam to pokazać. Dopiero co miałem tutaj piękny zachód słońca, a z tyłu za mną na horyzoncie, jeżeli weźmiecie lornetkę i spojrzycie, to są całkiem ładne widoki. Ale słońce zachodzi. Całe szczęście możemy wreszcie otworzyć herbatę Tarleton. Jeżeli ktoś z Was zna tę markę, tutaj świetne pudełeczka, są z tektury, to dajcie mi znać, gdzie to można jeszcze kupić, bo niestety w Almie już tej herbaty, no nie ma Almy już po prostu w Krakowie. Jest gdzieś jeden lokal, gdzie jest logo, ale to jest samo logo, sam szyld. Zapakowano w Sri Lance i jest podana nazwa firmy VentureTea.com. W swojej ofercie ta firma w tej linii miała również aromatyzowane herbaty miętą, Pearl Peach też była świetna, to jadłem, Lemon Lime nie kupowałem, Strawberry nie kupowałem, Papaya raz chyba kupiłem, Multifruit nie pamiętam, Caramel nie kupowałem, Cherry nie kupowałem, Melon nie kupowałem, Rose chyba raz kupiłem, Earl Grey Mandarin, to jest właśnie ta z statkiem na okładce. To była przystępna cena, ale spróbujmy, jak to będzie smakować po latach. Jest Earl Grey właśnie, czyli olejek bergamotki. Mm-hmm. No jest ten aromat, choć jak pamiętam z dawnych czasów, to on był bardziej agresywny. No przez te lata miał prawo wyparować. Najpierw zobaczcie, jak wygląda sam susz. Herbata gunpowder, nieregularne zbitki, zwoje, nie w kuleczki, to są nieregularne kształty. Trafiają się i kulki, i podłużne, i spłaszczone, czyli taka wolna amerykanka trochę, jeśli chodzi o układanie herbaty, a to jest ważne. Ponieważ oceniamy to zgodnie z zasadami, które odświeżyłem sobie przy okazji lektury książki pana Czajnikowego, którego pozdrawiam, którego miałem okazję poznać osobiście. Przejdźmy teraz do zaparzenia tej herbaty.
Weźmiemy łyżeczkę. Producent na opakowaniu zaleca od 70 do 80 stopni woda. I taką właśnie wodę mamy, gdyż tutaj mam termometr i w termometrze mamy 80 stopni, więc zalewam. Zalewam to w formie bez filtra, w formie takiej punkowej, powiedzmy. Dodatkowo te przebitki pokażę Wam jeszcze osobnego dnia, będą kręcone, żeby była lepsza jakość. Czuć Air Grey, bardziej bergamotkę, mniej mandarynkę, no i niestety jest to, czego ja bardzo nie lubię w słabej jakości gunpowderze, czyli takie tytoniowe nuty, powiedziałbym tutaj tak 4%. Tak od razu mi się rzuciło, gdyż właśnie ostatnio też otwierałem taką tańszą herbatę. No tutaj weźmy pod uwagę, że to jest 100 gramów za 10 zł, 15 zł, to nie jest duży pieniądz jak za taką herbatę. Robi się coraz ciemniej, właściwie herbata się powoli rozwija i będziemy mogli zobaczyć, jak wyglądają liście. To, co trzeba powiedzieć, to, że herbaty aromatyzowane zawsze są, że tak powiem, bardziej easy drinking, są łatwiejsze w zrozumieniu i w piciu. Dzisiaj ja również chciałbym polecić sklep z na przykład e-herbata. To jest właśnie, uwielbiam kanał czajnikowego i uwielbiam e-herbatę. Czajnikowy tutaj bardziej tak popularyzatorsko gra, a e-herbata sprowadza rzadkie herbatki. Ale ja tutaj nostalgicznie podchodzę w tym odcinku do tej herbaty, gdyż po prostu mieszkałem koło Almy i o panie, tego się piło, piło się tego pełno. I to ta mandarynka nigdy mi się nie znudziła, aż do czasu, kiedy poznałem e-herbatę. Dobrze, jest typowy gunpowder, typowy ten tytoń gunpowderowski. Ale teraz zróbmy taki przelew, taki szybki, będzie się lało. No nawet nie jest najgorzej. Ok, i teraz widzicie, co tutaj mam za taki odsysacz. I zaczynamy od aromatu, szanowni państwo, w którym nie wyczuwam nic więcej poza taką chropowatą mandarynką połączoną z... No właśnie, z czym? Niestety mam utrudnione zadanie, gdyż nagrywam to, proszę państwa, szanowni widzowie, nagrywam to w czerwcu. Jestem alergikiem i jestem na tabletkach i na psikaczach tak zwanych. Co prawda mam odetkany nos, ale zmęczony nos. No, tak zmęczony, że aż wkładam nos do herbaty. No po prostu czuć bergamotkę i mandarynkę. Taką sztucznawą, lekko sztucznawą, a może nie sztucznawą. Wydaje mi się, że słodycz też się pojawia w aromacie. Słodycz, ale nie jest to nachalne. Nawet jeżeli mam świadomość, że jest to aromat, jest to akceptowalne dla mnie. Tak więc wasze zdrowie. Dajcie mi znać, jaka była pierwsza herbata, po której przekonaliście się do tak zwanego bycia herbaciarzem. A jeżeli nie szanujecie herbaty, to napiszcie dlaczego. No. Pierwszy łyk mówi jedno, rozczarowanie. Kurczę, no jednak czym więcej herbaty się pije, czym więcej smaków się poznaje, tym wymagania rosną. I jest to często po prostu droga bez powrotu. One way turn. Parzona na filiżankę, dwie łyżeczki. To jest sporo. Dwie łyżeczki na filiżankę. Naprawdę to jest sporo. A ona nie jest pełna. Ona jest bardziej taka wodnista, powiedziałbym. I kwaskowa, i wodnista, i kwaskowa. Zieloność tej herbaty, mówię tutaj o charakterystyce stricte zielonej herbaty, jest bardzo ukryta. Jest bardzo ukryta. Zaczyna się aftertaste i na tym aftertaste zaczyna się robić taka swoista delikatna oleistość, tak jakby na języku dłużej się ona utrzymywała.
I zaczyna teraz mi po tym pierwszym łyku, czy drugim nawet już, obkurczać, czyli wysusza. Jaki jest to stopień wysuszenia? Wydaje mi się, że jak na zieloną herbatę, od której oczekujemy orzeźwienia i takiej lekkości letniej na tę porę roku, jest to mocne obkurczenie języka. Liście rozkładają się nieregularnie. Tutaj liść, który ja rozłożyłem własnoręcznie, a reszta liści, oprócz dużej ilości pyłu, pokazuje nam liście nie do końca rozwinięte, nawet przy przeparzeniu. Liście w pewnych miejscach są popękane, a dodatkowo widzimy drobne części łodygi. Największa jednak wada to no właśnie ta wodnistość, czyli chciałbym, aby ona miała więcej umami, była bardziej pełna. Niestety taka nie jest, ale kiedy zaczynałem, to było wystarczająco. Było wystarczająco, aby poczuć tę odmienność, całkowicie osobną niż w czarnej herbacie. A aromat suszu wciąż daje ten smak mandarynki. I to jest zapach skórki mandarynkowej. I to jest to, co właśnie mi się podoba. Zapach wysuszonej skórki mandarynki. To trzeba podkreślić. Natomiast w smaku, no nie powiedziałbym w smaku, tylko w smaczku. Kwiatowych nut nie wyczuwam. To są kwaskowe, owocowe nuty. Cytryna i mandarynka. Jeszcze teraz jakby po wgłębieniu tutaj czuć taką cytrynowość, jakbym zakropił kilka kropel, ale nie dodawałem żadnej cytryny. Mimo wszystko świetnie było wrócić do tej herbaty Tarleton Tea Infusion i spróbować, jak ten smak oceniam dzisiaj. Na pewno ją wypiję do końca i będę tutaj częstował wszystkich, bo nie jest to zła herbata. Chociaż może przydałby się jakiś upgrade w postaci soku z truskawek, cytryny, wycisnąć trochę. Tyle na dzisiaj ode mnie. Szanowni Państwo, dajcie mi znać, jakie były Wasze ulubione herbaty swego czasu, nawet jeżeli to były marketowe produkcje, prawda? Bo to kupowałem w markecie, kiedy jeszcze nie znałem dobrych herbaciarni. Tyle na dzisiaj od Żarłoka. Pozdrawiam ciepło i serdecznie wszystkich fanów czajnikowego i wszystkich fanów dobrej herbaty. Chociaż może nie powinienem pokazywać jej, a może właśnie powinienem, bo ta herbata właśnie spełniła swoje przeznaczenie. Ta herbata wkręciła mnie w świat herbaty, więc jak najbardziej jest to dobra pozycja. Żarłok.